Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Niektórzy naukowcy uważają, że tuż pod naszymi nosami na Ziemi może być ukryta druga zaawansowana forma życia. Wszystkie formy życia na Ziemi mają pewne podstawowe cechy wspólne, na przykład opierają się na węglu. Wykorzystując DNA, RNA i białka do swojego funkcjonowania i tak dalej. Wiele z tych cech to po prostu jedyne cechy, które mogłyby występować w środowisku Ziemi, ale istnieje również zaskakująco wiele pozornie dowolnych cech życia. Zgodnie z teorią biosfery cienia, niektórzy naukowcy twierdzą, że alternatywne formy życia istnieją tutaj na Ziemi, niezauważone po prostu dlatego, że nie wiemy, gdzie ich szukać. W 2009 roku badacz NASA wyizolował osobliwą bakterię z jeziora Mono w Kalifornii. Jezioro Mono jest hipersolne i bogate w arsen, co sprawia, że życie w nim jest trudne do utrzymania, z wyjątkiem niektórych ciężko drapiących się krewetek solankowych, ptaków wędrownych, które się nimi żywią, i kilku bardzo interesujących bakterii ekstremofilnych. Badacz uważał, że ta konkretna bakteria, nazwana GFAJ1, jest zdolna do niesamowitej sztuczki. Całe życie na Ziemi, a w konsekwencji całe życie, które znamy, wykorzystuje fosfor w swoim DNA. Ale kiedy bakteria GFAJ1 nie miała fosforu, wydawało się, że może rosnąć, używając tylko arsenu. Najbliższą analogią było stwierdzenie, że badacze właśnie odkryli obce życie na naszej Ziemi. W społeczności naukowej zapanował wysyp emocji i aktywności, ale niestety nie trwał on długo. Dalsze badania nie przyniosły rezultatów w postaci powtórzenia eksperymentu i okazało się, że szczep GFAJ1 był po prostu niezwykle odporny na arsen i mógł przetrwać na śladowych ilościach fosforu, który zanieczyścił kulturę. Odcinek ten porusza pytanie, które nurtuje zarówno biologów molekularnych, jak i astrobiologów. Dlaczego życie jest takie, jakie jest? Dlaczego GFAJ1 nie mogła użyć cząsteczki arsenu zamiast standardowej cząsteczki fosforu? Istnieje wiele hipotetycznych form życia, które po prostu nie mogłyby istnieć w warunkach panujących na Ziemi, na przykład życie bazujące na krzemie, a nie nasze bazujące na węglu, ale istnieje również wiele, wiele odmian życia bazującego na węglu na Ziemi, które powinny sobie doskonale poradzić. Życie na Ziemi, a zatem i wszelkie życie, jakie znamy, opiera się na węglu i wodzie. Węgiel i woda są doskonałymi składnikami życia, ale w odpowiednich warunkach ich miejsce mogłyby zająć inne pierwiastki. Jakie są te alternatywne formy życia i w jakich warunkach mogłyby się rozwijać? Całe życie na Ziemi, a zatem całe życie, jakie kiedykolwiek obserwowaliśmy we wszechświecie, ma kilka podstawowych cech wspólnych. Jego struktury molekularne są zbudowane z węgla, opiera się na wodzie, która działa jako rozpuszczalnik i ułatwia reakcje chemiczne, a jako swoje plany wykorzystuje DNA lub RNA. Te cechy wydają się tak wszechobecne, że prawie każdy związek, który możemy znaleźć, który zawiera węgiel, nazywany jest związkiem organicznym. Węgiel działa bardzo dobrze jako podstawa chemii życia. Może wiązać się z wieloma cząsteczkami, budując struktury wystarczająco duże, aby mieć znaczenie biologiczne, a jego wiązania wtedy są silne i stabilne. Używanie wody i DNA oraz RNA jest również pozornie precyzyjnie dostrojone, aby umożliwić istnienie życia. Ale tylko dlatego, że te właściwości życia są prawdziwe na Ziemi, nie oznacza to, że są prawdziwe wszędzie. W rzeczywistości możemy łatwo wyobrazić sobie różne środowiska, w których mogą istnieć alternatywne formy życia. Ale naukowcy we wszechświecie poszukują życia opartego na węglu. Dlaczego? Te pytania prowadzą do kolejnego takiego dziwnego zastanawiania się. A co jeśli na Ziemi istnieją inne formy życia mikrobiologicznego, niezauważone, ale istniejące równolegle z naszym życiem? Ten hipotetyczny scenariusz określany jest mianem biosfery cienia. Tajemniczy współmieszkańcy Ziemi. Gdyby na Ziemi istniały nie jedna, lecz dwie zasadniczo odmienne formy życia, prawdopodobieństwo istnienia obcego życia we wszechświecie znacznie by wzrosło.
Pamiętać należy, że to tylko przez arogancję i ignorancję człowiek wierzy, że jest sam w kosmosie. Od wielkiego wybuchu do powstania naszego Słońca minęło około 9,1 miliarda lat. Takie są założenia i tak się promuje dzisiaj powstanie Wszechświata, choć może być to mylne. Prawie dwa razy więcej niż 4,6 miliarda lat zajęło Ziemi ewolucyjne ukształtowanie się do dnia dzisiejszego. Jakiego rodzaju ewolucja mogła mieć miejsce gdzie indziej w ciągu tych ponad 4 miliardów lat, zanim jeszcze powstało nasze Słońce? A teraz dodajemy do tego 4,6 miliarda lat minus 200 tysięcy lat, które upłynęły od początków istnienia człowieka, jakiego znamy. Dużo czasu na skolonizowanie galaktyki przez kilka wczesnych cywilizacji technologicznych. Wnioskiem z tego mini wywodu jest uświadomienie sobie, że istoty pozaziemskie mogą wyprzedzać nas technologicznie o więcej niż kilka tysięcy lat, a mogą wyprzedzać nas o miliardy. Gdyby istniała ciemna biosfera, wówczas logiczne byłoby twierdzenie, że gdy planeta istnieje w odpowiednich warunkach, życie nie tylko ma szansę na pojawienie się, ale jest to praktycznie pewne. Ale z drugiej strony ten pomysł wydaje się niezwykle nieprawdopodobny. Gdyby równolegle istniała jakaś inna forma życia, można by się spodziewać, że już dawno byśmy ją wykryli. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że nasze techniki wykrywania życia opierają się na naszej obecnej wiedzy na ten temat. No i mają rację. Hipotetyczne, alternatywne formy życia mikrobiologicznego mogłyby pozostać niezauważone. Należy zauważyć, że większość biologów nie popiera idei istnienia biosfery cienia. Istnieje niewiele dowodów sugerujących istnienie takiej biosfery i niezwykle trudno jest udowodnić, że jest inaczej. Dlatego musimy założyć, że nasza biosfera jest jedyną formą, w której występuje życie. Mimo wszystko kontemplacja biosfery cienia jest pożytecznym ćwiczeniem, ponieważ może nam pomóc zrozumieć życie pozaziemskie. Nie wspominając już o tym, że biosfera cienia może być prawdziwa. A jak wyglądałaby biosfera cienia? Funkcjonowanie każdego życia opiera się na DNA, RNA i białkach. DNA i RNA składają się łącznie z 5 zasad azotowych, natomiast białka składają się z 20 aminokwasów. Przypomnijmy tutaj dość zawiłą dla zwykłego człowieka naukę, że to zawierające azot związki biologiczne, które tworzą nukleozydy, które z kolei są składnikami nukleotydów. Przy czym wszystkie te monomery stanowią podstawowe bloki budulcowe naszych kwasów nukleinowych. Problem polega na tym, że te 5 zasad nukleinowych i 20 aminokwasów wydaje się przypadkowe. Jest mnóstwo innych zasad nukleinowych i setki naturalnie występujących i powszechnie występujących aminokwasów. Na Ziemię spadły nawet meteoryty wypełnione tymi pozornie obcymi aminokwasami i nukleozasadami. Jest prawdopodobne, że alternatywne formy życia mogłyby wykorzystywać inne kombinacje tych elementów składowych. Innym możliwym kandydatem na biosferę cienia byłoby życie oparte na RNA. Zarówno DNA, jak i RNA niosą informacje genetyczne, a życie na Ziemi wykorzystuje oba do funkcjonowania. Skoro tak, to należy bardzo ostrożnie przyglądać się wszystkim specyfikom podawanym ludziom, które ingerują w RNA. W przeciwieństwie do DNA, RNA ma tylko jedną nić. Wykorzystuje nukleozasadę uracylową zamiast tyminy i bezpośrednio koduje aminokwasy. Ponieważ RNA jest strukturalnie prostsze niż DNA, niektórzy naukowcy twierdzą, że życie bazujące głównie na RNA rozwinęło się najpierw na Ziemi, często nazywanej światem RNA. W cieniu biosfery takie życie przetrwałoby, odłączając się od tego, co ostatecznie stałoby się życiem opartym na DNA. Mogłyby istnieć również organizmy o przeciwnej chiralności do naszej. Być może jedną z najbardziej dowolnych cech, jakie wykazuje życie na Ziemi, jest jego chiralność, czyli ręczność.
W biologii molekularnej kształt cząsteczki odgrywa dużą rolę w jej funkcji, jednak niektóre kształty są po prostu lustrzanym odbiciem innych, tak jak nasza lewa ręka jest lustrzanym odbiciem prawej, a prawa lustrzanym odbiciem lewej. Cząsteczki te działają funkcjonalnie tak samo, potrzebują jedynie odpowiedniego rodzaju mechanizmu molekularnego, aby działać. Życie na Ziemi w jakiś sposób zdecydowało, że lewoskrętne aminokwasy budują białka, a prawoskrętne cukry budują nasze DNA i RNA, ale nie ma powodu, dla którego nie dałoby się tego odwrócić. Możemy być narażeni na życie molekularne o przeciwnej chiralności do naszej i nawet o tym nie wiedzieć. Żadna z naszych komórek nie byłaby w stanie oddziaływać z cząsteczką przy użyciu niewłaściwej ręki. Niestety, prawdopodobnie będziemy mogli zamknąć kwestię biosfery cienia tylko wtedy, gdy znajdziemy życie odbiegające od formuły, która tak dobrze sprawdza się na Ziemi. Udowodnienie braku innych form życia na Ziemi jest zadaniem niemożliwym, więc najprawdopodobniej będziemy skazani już do końca na spekulacje, chyba że zdarzy się cud. Jeśli jednak odkryjemy dowody na istnienie cienistej biosfery w niektórych dziwniejszych zakątkach Ziemi, będziemy musieli spojrzeć na życie we wszechświecie z zupełnie nowej perspektywy.